To znaczy przede wszystkim czuję z jednej strony pewne, nawet zdumienie muszę powiedzieć, że inicjatywa, która już 25 lat temu powstała, do tej pory funkcjonuje corocznie, do tej pory wykazuje swoją nie tylko przydatność, ale zachowuje pewną świeżość, ponieważ okazuje się, że problem wprowadzenia internetu, stworzenia internetu, który był kiedyś na początku, a później zastosowań wykorzystania tego internetu, to nie jest jakiś statyczny problem, to jest coś, do czego ciągle musimy się na nowo odnosić. Każde pokolenie, bo to już pokolenie całe wyrosło, musi na nowo to zdefiniować i fakt, że ktoś podjął się roli przewodnika dla samorządów, dla administracji publicznej, ale także dla nas, dla ludzi, no myślę, że jest pewną inspiracją i pewnym wyzwaniem. Z drugiej strony mam wielką satysfakcję, że mogłem uczestniczyć w tych pierwszych konferencjach, że mogłem przyczynić się do powstania nawet tych konferencji i cały czas myślę, że jest to dla mnie inspiracja, żeby na nowo angażować się w kwestię rozwoju internetu.